Będziemy dzisiaj kontynuowali temat neoplatonizmu. Może podsumujmy pokrótce to, o czym mówiliśmy do tej pory. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że neoplatonizm jest kierunkiem będącym pewnego rodzaju syntezą medioplatonizmu, neopitagoreizmu i tym samym jest bardzo ciekawą próbą odpowiedzi na najważniejsze właściwie filozoficzne pytanie starożytności, mianowicie pytanie o związek między jednością i wielością. Jest również neoplatonizm niezwykle istotnym, pewnym, można powiedzieć, pewną próbą połączenia myśli Platona i Arystotelesa, ponieważ medioplatonizm jest już pewnego rodzaju próbą syntezy myśli Platona i Arystotelesa, ale to, co nowego wnosi neoplatonizm, to jest oczywiście zupełnie nowe spojrzenie na myśl Platona. Jednak okazuje się, że również i myśli Arystotelesa jest całkiem sporo w konkretnych rozwiązaniach Plotyna, bo tak naprawdę mówiąc o neoplatonizmie, mówiliśmy o neoplatonizmie Plotyna, bo neoplatonizmów jest bardzo wiele. Ten w wersji Plotyna jest niejako wzorcowym, to jest ten, można powiedzieć, pierwotny, pierwszy neoplatonizm, ale ze względu tutaj na pewne bardzo ogólne tylko zasady jakby tworzenia, kreowania pewnego obrazu rzeczywistości, tworzenia pewnej wizji rzeczywistości, będziemy mogli takich neoplatonizmów, możemy jakby sami stworzyć swoją własną. Dlaczego tak to wygląda? Dlatego, że neoplatonizm jest, musimy tutaj się odnieść do Eneat Plotyna, najlepiej to właśnie zrobić. Jaki jest cel w ogóle tej filozofii? Bo też jest to bardzo dobra zasada, by rozważania o konkretnych rzeczach, by zaczynać od celu, dla którego one zostały ustanowione. To jest bardzo arystotelesowskie, bardzo tomistyczne, aby zwracać uwagę na cel, dla którego coś istnieje i poprzez cel rozumieć, jaka dana instytucja czy rzecz, myśl, jaka jest. Więc jeśli chodzi o neoplatonizm, to sam Plotyn mówi nam, że tak naprawdę to neoplatonizm jest... Tutaj jest z Eneady VI, tutaj w rozdziale 9, w punkcie 4 jest napisane: wznieść się zatem trzeba ponad wiedzę i ani na krok nie wolno występować z jednobytu, lecz stronić trzeba od wiedzy i od jej zdobyczy i w ogóle od każdego innego, choćby pięknego widoku, albowiem wszelkie piękno jest późniejsze od niego i od niego pochodzi, podobnie jak całe dzienne światło pochodzi od słońca. A trudność na tym głównie polega, że nie można go sobie uświadomić ani za sprawą wiedzy, ani za sprawą myślenia i tak dalej, ale to, co chciałem przeczytać, to jest tutaj. Ale nasze mówienie i pisanie ma na celu, żeby wprawiać się do Niego i za pomocą wywodów rozpalać ochotę do patrzenia i tylko wskazujemy niejako drogę temu, kto chce coś ujrzeć. Albowiem nauka ogranicza się jedno do drogi i wyprawy, a zobaczenie jest już dziełem tego, kto zapragnął zobaczyć. A więc celem tej refleksji jest nie tyle zrozumienie rzeczywistości, co wskazanie nam drogi do zjednoczenia z owym tym właśnie absolutem, można powiedzieć Bogiem, z tym, o którym wiemy, że jest transcendującym wszystko jednym, czy jednym, jednością, tą najdoskonalszą i jest właśnie absolutem, właśnie Bogiem. Zjednoczenie się z Nim jest celem tej refleksji, więc ona ma charakter religijny, ma charakter bardzo odmienny od tego charakteru, którym charakteryzowała się filozofia grecka u samego początku. To jest cecha specyficzna neoplatonizmu, poniekąd już zresztą i medioplatonizmu i również myśli Filona Aleksandryjskiego, żeśmy zdążyli przywyknąć właśnie do tego religijno-mistycznego charakteru, zbawczego charakteru filozofii. Będzie to oczywiście skutkowało w średniowieczu, będzie to oczywiście i w starożytności chrześcijańskiej również, więc jest to pewna istotna cecha.
A więc widzimy, że celem tej refleksji jest nic innego jak wskazanie drogi do Boga, nic innego, tak? Dlatego będzie ta filozofia koncentrowała się na samym Bogu i co więcej, będzie wychodziła od Boga. Tak? Już wiemy o tym, że refleksja tutaj rozpoczyna się niejako od góry, nie od dołu, nie od rzeczy nas otaczających, od rzeczy, które możemy badać w sposób zmysłowy, empiryczny, ale że będzie rozpoczynała się od samego szczytu. To jest dość nietypową rzeczą. A więc musi się posługiwać metodą, powiedzmy, metodą taką religijno-mistyczną, będzie koncentrowała się na intuicji. To jest to metoda bardzo intuicyjna. Metoda, która, można powiedzieć, leży na antypodach metody naukowej, tak? Bo jest mocno uwikłana w pewien subiektywizm owego mistyka, czy kogoś, komu się wydaje, że jest mistykiem. I to jest też bardzo charakterystyczna cecha w ogóle dla wszystkich, powiedzmy, bo jest taka grupa osób, które przejawiają pewne, powiedzmy, skłonności do myśli platońskiej czy neoplatońskiej. Bardzo charakterystyczną jest cechą to, że te osoby wielką estymą darzą intuicję. Kiedy się takim osobom zwróci uwagę, że wszystkie poglądy świętego Tomasza są jakoś ugruntowane w jakiś naukowy sposób, że jest to wszystko przecież, no nie jest to dzieło jakiegoś człowieka, który swoje wizje przelewał na papier, ale jest to owoc pracy, takiej bardzo metodycznej pracy, można powiedzieć właśnie naukowej, tak? Gdzie oczywiście jest też intuicja, jest nawet oświecenie przez Ducha Świętego, jest święty Tomasz był wielkim mistykiem, wielkim świętym, ale że jest przede wszystkim w tym taka metodyczna praca uczonego, który tworzy syntezę w oparciu o myśl największych filozofów. Tak? To dla takiego, powiedzmy, adepta platonizmu to nie będzie miało wielkiego znaczenia. Istotniejsza jest intuicja, istotniejsze jest i ważniejsze jest to, że się coś komuś wydaje, że doświadcza jakiejś wizji, czy ma taką tendencję, żeby gdzieś w snach, czy w jakichś innych tego typu w doświadczeniach jakby dostrzegać jakieś cechy rzeczywistości tajemnicze i niezwykłe. Tak? Szukanie tajemniczości, niezwykłości, szukanie tego, co zakryte. Więc jest pewnego rodzaju też pokrewieństwo z okultyzmem, oczywiście, tak? Osoby, które się fascynują neoplatonizmem, platonizmem i te, które się fascynują magią, okultyzmem, to nierzadko są te same osoby. To jakby rozumiemy dlaczego właśnie. Tak? Jest tutaj pewnego rodzaju pokrewieństwo. Także to jest też bardzo charakterystyczne i też takie moje doświadczenie osobiste właśnie z osobami, które interesują się neoplatonizmem, do tego właśnie skłania, że no właśnie jest, intuicja staje się jakby czymś najważniejszym, jest faktycznie czymś najważniejszym. Więc metoda jest nietypowa i to oczywiście powoduje, że sam też Plotyn będzie szukał u filozofów wcześniejszych od niego nie tyle, powiedzmy, jakichś konkretnych wyników badań i będzie starał się je łączyć, jakoś całość, chociaż częściowo to też jest widoczne, ale będzie przede wszystkim starał się pokazać, że właściwie wszyscy filozofowie, wielcy filozofowie przed nim zgadzali się w tych najważniejszych sprawach, bo oni również jakoś intuicyjnie, skoro byli wielkimi filozofami, to również w sposób ten intuicyjny dochodzili do tych poglądów, do których i on doszedł. I to możemy w Eneadzie V, w rozdziale 8, możemy to, znaczy w rozdziale 1 i punkcie 8 możemy to odnaleźć. Tutaj pisze w ten sposób Ploty. I dlatego troista jest także nauka Platona. I tutaj pokazuje, że Platon również wierzył w te trzy, powiedzmy, takie tak, elementy, nazwijmy to. Powiada nadto, że istnieje ojciec przyczyny, nazywając przyczyną umysł, albowiem umysł jest dla niego stwórcą świata. I mówi dalej, że umysł tworzy duszę w owym mieszalniku. Ojcem przyczyny znowu, która jest umysłem, nazywa dobro. Czyli faktycznie no, dostrzegał Platona te trzy, takie mówiąc językiem Plotyna, hipostazy, czyli te trzy takie postaci bytu. Poczynając od jedna, która jest również dobrem, potem jest oczywiście ów świat idei i potem tutaj nazwany umysłem i potem oczywiście dusza, ten świat duchowy. To w dużej mierze jest prawdą, że akurat u Platona można to odnaleźć, ale Plotyn na tym nie poprzestaje i twierdzi, że również Parmenides, także Anaksagoras, Empedokles
i później nawet Arystoteles, że również w jakiejś mierze do tego nawiązywali, już nie mówiąc oczywiście o Pitagorasie i wszystkich zwolennikach nauki pitagorejskiej, bo dobrze wiemy, że tam akurat rzeczywiście wśród tych zwolenników znajdziemy wiele takich, którzy przyjmowali owe trzy jakieś postaci bytu i dokładnie w ten sam sposób rozumieli rzeczywistość, a przynajmniej w jakimś takim najbardziej podstawowym wymiarze. Czyli widzimy, że skoro posługujemy się intuicją i skoro odwołujemy się do tych wielkich filozofów właściwie po to, żeby pokazać, że oni tak naprawdę głoszą to samo, co my, to w takim razie no, intuicja jest faktycznie metodą bardzo skuteczną, potrafi faktycznie dojść do istoty rzeczywistości. A jaka ta rzeczywistość jest? Mówiliśmy o tym, że jest u szczytu owo transcendujące wszystko jedno i też mówiłem, że z tego jedna w jakiś sposób z tej jedności wynika wielość. To jest tak zresztą najtrudniejszy punkt, najtrudniejszy jakby moment całej myśli neoplatońskiej i w dużej mierze właśnie neoplatonizm stanowi odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób owa wielość ma z jedności wynikać. I tutaj jakby pojęciem zasadniczym jest pojęcie emanacji. O ile w świecie chrześcijańskim, katolickim stworzenie jest tym, dzięki czemu zaistniała wielość bytów, poza tym jednym bytem będącym pełnią i wszystkim, czyli Bogiem, oprócz Niego zaczęły istnieć inne byty stworzone, to właśnie poprzez stworzenie. Natomiast w świecie Plotyna tak zwana emanacja. Cóż to jest ta emanacja? Może sięgnijmy w takim razie do literatury, żeby przeczytać, czym ta emanacja jest. Sam termin emanacja pochodzi od łacińskiego emanare, to znaczy wypływać. Najczęściej też po polsku się tłumaczy emanację przez słowo właśnie wypływ. Ale także wylewać się, ale także ulatywać, uwalniać, narastać, wyrastać, wychodzić na jaw, przeciekać, rozchodzić się. Widzimy, że jest to słowo wieloznaczne, ale zasadniczo wszystkie te znaczenia mają pewien taki wspólny znaczeniowy rdzeń. A więc z jakiejś pełni wychodzi, czy wylewa się jakiś strumień czegoś, tak? Jakiś coś wycieka, przelewa się. To jest właśnie emanacja. I teraz jeśli chodzi o ową emanację, tutaj Plotyn posługuje się kilkoma ciekawymi, powiedzmy, takimi metaforami, bo właściwie są to pewne tylko metafory, które mają w sposób taki trochę poetycki wyjaśnić, na czym polega to wylewanie się tego bytu. W jaki sposób z tej jedni owa wielość, w jaki sposób wypływa, czy jakiego rodzaju tutaj obrazy mogą nam jakoś to ukazać. I takich obrazów jest kilka. Pierwszy jest obraz światła. Obraz światła, który w Eneadach został w ten sposób wspomniany. Jest mianowicie jakiś jakby punkt środkowy, po nim koło z niego jaśniejące, a po nim koło jeszcze inne. Światło ze światła. Zobaczcie, moi drodzy, światło ze światła. Czyż to nie przypomina czegoś, pewnego określenia z wyznania naszej wiary? Światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. A no właśnie, bo okazuje się, że mimo całej takiej, powiedzmy, dziwaczności tych pomysłów neoplatońskich, to jednak oddziaływanie myśli neoplatońskiej na starożytnych filozofów chrześcijańskich, i nie tylko, teologów oczywiście i również tych średniowiecznych, było olbrzymie. Dlatego też neoplatonizmem się zajmujemy. I jeśli chodzi o pochodzenie osób w ramach Trójcy Przenajświętszej, tak? To tutaj wiadomo, to nie jest stworzenie, w żaden sposób nie jest osoba druga czy trzecia jakoś niższa czy gorsza od osoby pierwszej, więc tak do końca to nie jest to samo, co w neoplatonizmie, bo jak tutaj się zaraz okaże, te kolejne jakby poziomy bytu, które są opisywane przez Plotyna właśnie w tej metaforze jako światło jakby od światłości jakieś, powiedzmy, tak, zapalone jakby świecące, jednak już każdy kolejny poziom świeci tym niższym blaskiem, mniejszym blaskiem,
słabszym. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które są, osobę syna, która jest rodzona osobą Ducha Świętego, który jest w wyniku tchnienia ojca i syna, właśnie od nich pochodzi, jest tym tchnieniem. Wobec tego tutaj no, jest pewna różnica, tak? Bo tutaj nie ma jakiegoś zmniejszenia się, jakiegoś pomniejszenia doskonałości. Mamy do czynienia ciągle z Bogiem. Natomiast z drugiej strony też nie jest to stworzenie, dlatego nawet właśnie Kościół Święty sięgnął do czegoś, co trochę przypomina metaforę, której używa też i Plotyn. Więc pisze dalej tak. Zewnątrz nich nie ma już innego koła świetlnego, lecz jest to, które potrzebuje obcego blasku w braku światła własnego. Niech to będzie krążek, a raczej kula, taka, która od tej trzeciej z rzędu do niej bowiem przylega, bierze cały blask przez nią promieniowany. Więc owo wielkie światło świeci, pozostając w sobie i blask od niego przenika za sprawą wątku. Inne za światła świecą z nim razem i częścią pozostają w sobie, a częścią dają się dalej pociągać blaskom oświetlanego ciała. Widać, że w ogóle język jest taki specyficzny język, który można by nazwać poetyckim, prawda? Jest właśnie to wynik doświadczenia mistycznego. To jest nie tyle wynik jakichś badań, dlatego można no, łatwo to porównać do języka, jeszcze pamiętamy, języka, którego używał Arystoteles, języka też Sumy Teologicznej świętego Tomasza, widać znaczące różnice. A więc to jest jeden obraz światła, światło ze światłości. Z drugiej strony mamy obraz ognia, który emanuje z siebie ciepło. Tak? No, emanowanie ciepła z ognia, promieniowanie ciepła jest czymś zasadniczo podobnym. Ale także jest obraz substancji pachnącej, wydzielającej zapach. Również jest to porównanie, które jest tutaj adekwatne. A także jest obraz istoty żyjącej, która po dojściu do dojrzałości zaczyna rodzić. I tutaj tak to Plotyn przedstawia. Więc w jaki sposób? Jako co trzeba sobie pomyśleć owo wokół niego pozostającego w spoczynku? Jako światło wokół niego i z niego, ale z niego, które pozostaje w spoczynku, tak jak świetlany w sobie blask słońca, krążący niejako wokół niego i z niego, które pozostaje wciąż w spoczynku, wciąż wyłaniany. I wszystkie w ogóle byty, dopóki ich trwania, uzewnętrzniają dokoła siebie ze swojej substancji konieczne istnienie samodzielne, zależne od doraźnie im przysługującej mocy, która jest podobizną tych jakby wzorów, z których się wyłoniło. Wydaje na przykład ogień z siebie gorąco, a śnieg nie wewnątrz, jedynie zimno zawiera. Najlepiej zaś o tym świadczą wszelkie pachnidła, bo coś się z nich, póki są, wydziela dokoła i raczy się nimi, ponieważ zaistniały samodzielnie. Wszystkie dalej byty rodzą, skoro dojdą do doskonałości, a to, co doskonałe, jest wieczne, rodzi wiecznie i rodzi także wieczne, ale mniej doskonałe od samego siebie. Widzimy, że wszystkie te obrazy właściwie do tego samego się odnoszą. I jeszcze teraz obraz, kolejny obraz niewyczerpanego źródła, z którego biorą początek rzeki. To jest kolejny i obraz drzewa. Czym tedy jest jedno? Mocą wszechrzeczy. Gdyby jej nie było, to nie byłoby ani wszechrzeczy, ani umysłu owego pierwszego i całkowitego żywota. A co jest ponad żywotem, to jest przyczyną żywota. Nie jest bowiem pierwsza ta działalna moc żywota, stanowiąca wszystkie jestestwa, lecz sama wytrysła jakby ze źródła. Bo pomyśl sobie źródło bez żadnego innego początku, które się użyczyło wszystkim rzekom, ale nie zostało wyczerpane przez te rzeki, lecz trwa jako takie w spokoju. A rzeki, które za nie wypłynęły, kiedy jeszcze są razem, zanim jeszcze każda popłynie w inną stronę, wiedzą już niejako z góry, gdzie każda wyśle swoje nurty. Lecz pomyśl sobie o żywocie przeogromnego drzewa, który przeniknął je całe, a sam początek trwa i nie rozpruszył się po całym drzewie, lecz ma jakby swoją siedzibę w korzeniu. Użyczył on drzewu całkowitego żywota, żywota mnogiego, a jednak sam pozostał i nie jest mnogi, lecz jest właśnie początkiem mnogiego żywota. I ostatni jest obraz koncentrycznych kręgów. Jeden jest z tych kręgów centrum, pozostały, drugi z tych kręgów jest nieruchomy i trzeci jest kręgiem, który się porusza. Jeżeli zaś ktoś wyznaczy miejsce dobru w samym środku, to umysł zamieści w kole nieruchomym, a duszę w kole ruchomym, ruchomym z powodu tęsknego dążenia. Albowiem umysł od razu posiada i obejmuje, podczas gdy dusza tęskni i dąży do tego, co jest ponad nim.
Kula świata znowu, posiadająca duszę tam dążącą, porusza się zgodnie ze swoją naturą dążenia. Dąży zaś jako ciało zgodnie ze swoją naturą do tego, z zewnątrz czego pozostaje. To znaczy, żeby je ogarnąć i otoczyć całkowicie sobą, a więc porusza się wokół. A więc mamy tutaj do czynienia z obrazem takim dość geometrycznym, takich sferycznych okrągłych obiektów, które pozostają w relacji do tego pierwszego. Ale to, co jest istotne, trzeba pamiętać, że to są tylko obrazy, które nie tyle pokazują nam dokładnie proces emanacji, co raczej stanowią pewnego rodzaju pomoc w wyobrażeniu sobie tego, czym emanacja jest. Natomiast sama emanacja jest czymś dużo bardziej złożonym, dlatego że właściwie są tutaj trzy takie elementy, które trzy rodzaje jakby aktywności każdej z tych hipostas, bo z jednej strony jest rodzaj aktywności takiej wewnętrznej, także każda z tych hipostas, czyli najpierw mówimy o jednu, ona jakby potem o umyśle, potem o duszy, więc najpierw działa jakby w sobie, w taki sposób wewnętrzny, jakby nie wykraczając zewnętrznie, jest to jakby aktywność, czy jakby istnienie, samoistnienie tej właśnie hipostazy. Potem mamy do czynienia z aktywnością, która wypływa z tego bytu i powoduje, że na zewnątrz od niego jakby wyłania się coś, właśnie emanuje z tego byt, tak jak z tego źródła światła emanuje światło, czy z tego korzenia drzewo, czy tak jak z tego pachnącego przedmiotu właśnie sam ładny zapach, tak? Czyli coś jakby wychodzi, jakiś nadmiar wydziela się. I to już oczywiście ważne jest to, od razu tutaj trzeba zaznaczyć, to jest ogromna różnica pomiędzy teorią emanacji a teorią stworzenia, bo stworzenie dokonuje się oczywiście dzięki wolnej woli Bożej. Tak? Natomiast tutaj mam do czynienia z takim działaniem naturalnym, tak jak świecące jakiekolwiek źródło światła po prostu emanuje z siebie światło w sposób taki konieczny niejako. Tak? No po prostu świeci, dlatego z siebie wydziela światło. Skoro jest gorący, to świeci, tak? Rozgrzane. Czy właśnie pachnące, to z siebie wydziela ładny zapach. Tutaj nie ma mowy o jakimś działaniu wolnym. To nie znaczy, że ta sama jednia jest pozbawiona woli, dlatego że ona właściwie, skoro jest dobrem, to również się z wolą jakoś wiąże, jak sam Plotyn zaznacza, ale samo to emanowanie z tego jedna już jest jakby część jakby natury samego jedna. Tak? Jakby samo bycie tą jednością, tą doskonałością oznacza, że z siebie będzie emanowała, z siebie będzie jakoś, będzie wydzielała z siebie coś. Ale teraz to, co zostało jakby wydzielone, to jest bardzo ciekawe, że to, co się wydziela, to jest ten umysł. Czym ten umysł jest w ogóle, bo to nie jest takie proste, jak się zaraz okaże. Ten umysł jest często określany jako jedno wielość. Tak? O ile ten absolut jest jednością doskonałą, to umysł już taką jednością doskonałą nie jest. Jest jedną wielością. W jakim sensie jedną wielością? Zaraz się okaże. Natomiast niezwykle interesujące jest to, w jaki sposób powstaje ten umysł, bo właściwie jakby pierwszym takim momentem, takim impulsem tego wydzielania się powstaje coś jeszcze nieokreślonego. W wyniku tego pierwszego jakby impulsu wydzielania się powstaje coś, co jest nieokreślone, ale to coś nieokreślone zaczyna, i to jest właśnie coś, czego nie ma w tych wszystkich takich metaforycznych opisach emanacji, tego nie ma, tego trzeciego jakby etapu, więc to coś nieokreślonego zaczyna właśnie, skoro jest umysłem, zaczyna kontemplować, jest czymś właśnie żywym, umysłowym, zaczyna kontemplować jedno, zwraca się ku niemu. Jak jest ten element zwracania się do tego źródła, skąd zaczerpnięty został byt. Tak? Czyli to źródło, właściwie byt, no jeszcze nawet nie jest samo jedno bytem, ale jest ponad nim jakoś, więc powiedzmy, że może z siebie to dawać, to czym nie jest, bo jest jakoś ponad, więc emanuje z siebie jakiś taki nieokreślony taki właśnie emanat i ten emanat potem zwraca się do swojego źródła i w ten sposób, i to nadaje mu, ta kontemplacja jedna nadaje mu specyfikację, nadaje mu pewną jednoznaczność, określoność i staje się w ten sposób jakby dojrzałym umysłem, staje się prawdziwym umysłem, staje się prawdziwym bytem, bo ta druga hipostaza jest
jest prawdziwym bytem. Jest dokładnie tym, czym był świat inteligibilny, czym był ten po prostu u Filona Aleksandryjskiego, ten świat idei, po prostu świat idei, a więc ten umysł jest jednocześnie umysłem wypełnionym ideami, ale tutaj jest znowu kolejny taki szkopuł, trudność taka dość znacząca i pewna nowość, bo to nie jest tylko po prostu umysł, który jest wypełniony ideami, które wcześniej u oryginalnego Platona jakoś tam w tej przestrzeni ponad niebem sobie istniały, były takimi zrealizowanymi pojęciami, ale one tutaj istnieją, te pojęcia, te idee istnieją w umyśle, ale jeszcze, żeby było właśnie dużo trudniej i ciekawiej jednocześnie, to każda z tych idei również jest umysłem. Bo tutaj nagle zaczyna Plotyn używać tego, o czym pisał Arystoteles, że umysł, który myśli jakąś treść, staje się w tym akcie myślenia jednością z tą myślą i w tym momencie ten umysł, ten nous, ten umysł, czyli ta druga hipostaza, taki umysł, który jest właśnie całością tego świata intelektualnego, on jakby właśnie dzięki tej kontemplacji jedna staje się tym dobrze określonym umysłem, pełnym wszystkich różnych treści intelektualnych. Jakie to są treści, to zaraz przeczytam, bo faktycznie jest tutaj ogromne bogactwo tego. To jest właśnie ten prawdziwy świat, to jest prawdziwy byt. Więc to nie jest tylko jakiś tam wycinek rzeczywistości, to jest prawdziwy, całkowity byt. Więc tutaj co tak naprawdę zawiera. Podobnie u Plotyna wszystko, cokolwiek istnieje w świecie zmysłowym, istnieje dlatego, że ma swój wzorzec i przyczynę swojego bycia w dziedzinie nous. Ale o ile świat zmysłowy jest zupełnym rozproszeniem, zupełną wielością, która jedynie jako wszechcałość może stanowić jedną, każdej swej części jednak, będąc zupełną odrębnością, o tyle tam wszystko, czyli w tym umyśle, wszystko stanowi zwartą, nierozdzielną, zróżnicowaną i zarazem niezróżnicowaną całość. Dlatego jednowielość, prawda? Zaraz się okaże, co to znaczy jednowielość. Wyróżnić poszczególne części można bowiem tylko w procesie myślowym. Niemniej wszystko, co jest tu w dole, jest i tam, a tylko w postaci umysłowej. Są więc tam przede wszystkim umysły poszczególne i dusze. I to zarówno ta jedna, trzech dusza, jak też wszystkie dusze poszczególne. Są też tam sprawiedliwość, rozwaga i wszelkie cnoty, a także wszystka wiedza. I wszystkie rzeczy, które tu uświadamia się poprzez rozumowanie, tam są bez rozumowania. I są też wszelkie kształty i rozmiary i jakości, wszelkie działania, myśli i moce. Jest ten świat tak arcydoskonałą istotą żyjącą, że posiada w sobie wszystkie żyjące, nawet te nierozumne, bo tam nawet te rzekomo nierozumne jest jako rozum i to bezmyślne jako umysł. A każda z tych rzeczy tam jest samoistnym bytem, jest tak jakby substancjalne. Posiada życie i swoją liczbę, jest w ruchu i spoczynku, tożsama i różna zarazem, a także jedna ze swoją prawdą. To jest właśnie tenże umysł. Nawet jest w nim na pewien sposób materia, choć różna od materii zmysłowej. Musi być jednak coś w rodzaju materii umysłowej, skoro występuje różność, a więc możliwość różnicowania. Czyli mamy do czynienia z takim prawdziwym światem intelektualnym, światem, gdzie właściwie byt już w ten wyższy i doskonalszy sposób, prawdziwy sposób się znajduje. Co więcej jeszcze, skoro każda z tych idei jest właśnie umysłem, to mamy do czynienia z bardzo ciekawym znowu tym przykładem tej ogólnej zasady w neoplatonizmie tutaj spotykanej bardzo często, a mianowicie, że wszystko jest we wszystkim. To znaczy, mówiłem ostatnim razem o tym, że po pierwsze jest w tej wyższej zasadzie jest ta niższa, tak jak jest jakby skutek w przyczynie, prawda, że w tym jedno znajduje się już jakoś umysł, no bo to jest coś wyższego, więc siebie jakoś emanuje, więc musi to zawierać, no tak jak właśnie to światło jest emanowane przez źródło światła, ale także i w tym niższym znajduje się jakoś wyższy, tak? Czyli we wyższym znajduje się niższy, to jest zrozumiałe, oczywiste, ale w niższym też znajduje się wyższy, dlatego że ten niższy jakby cały czas zwraca się do tego wyższego, jakby w tym niższym cały czas ta moc wyższego jest widoczna, tak? To tak można sobie wyobrażać. Tak jak w tym promieniu ciągle jest obecne jakoś słońce, to zresztą jest myśl, która często się, tak jak już mówiłem, często jest spotykana u świętego Tomasza, bo poprzez Dionizego Areopagitę, ta myśl neoplatońska świętego Tomasza jest obecna po
po prostu tak ona tam przeniknęła w dużej mierze, ale została jednak jakby włożona w pewien schemat nieco inny, inne rozumienie bytu i przede wszystkim u świętego Tomasza po prostu mamy do czynienia z takim dość dokładnym rozróżnianiem pomiędzy bytami. Tutaj jest to wszystko takie, trochę się zlewają ze sobą te rzeczy, prawda? Trochę da się tak wyczuć nawet, że to się trochę zlewa. Więc z jednej strony mamy do czynienia właśnie z takim jakby wertykalnym rozumieniem tej zasady, że wszystko jest we wszystkim, w wyższej zasadzie niższa, w tej niższej jakoś ta wyższa też obecna, w tej niższej hipostazie jest, czyli w tym umyśle też jest jakoś jedno obecne, tylko w sposób mniej doskonały, czyli byt jest jakoś, właśnie no to jest pełnia bytu, ale to jedno jest jakoś obecne, tylko w sposób mniej doskonały. Jedność jest obecna, ale właśnie w pewnej wielości tych idei, ale również jakby w takim horyzontalnym wymiarze również jest ta zasada wszystko we wszystkim, dlatego że po pierwsze no, dzieli się jakby ten umysł na te poszczególne właśnie takie idee, tak? Ale każda z tych idei jest też jakimś umysłem i to umysłem, który zawiera, ponieważ jest umysłem, więc zawiera w sobie jakby też inne. Czyli każda idea zawiera jakby w sobie wszystkie inne idee. Tak? Czyli nie tylko, że całość zawiera w sobie te części, tak? Ale wszystko jest we wszystkim, ale również część zawiera w sobie jakoś całość. Tak? To trochę tak można w jakiejś mierze porównać to do organizmu biologicznego, gdzie każda komórka zawiera DNA całej całości. Tak? To jest jakiś, taki, można powiedzieć, pewna taka metafora, tak jak tutaj mieliśmy do czynienia z tymi metaforami emanacji, tak i tutaj, że jakby wszystko jest we wszystkim. W jakiejś części jest też odniesienie do całości i jakaś obecność już całości w tej części, no a całość też oczywiście część ci w sobie zawiera, tak? Więc mamy do czynienia trochę z takim specyficznym takim, to dlatego jest jednowielością, dlatego jest umysł jednowielością, mamy do czynienia z jednością, ale jest to jedność jednak posiadana w sposób niedoskonały. Nie jest to już taka doskonała jedność, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku właśnie owego jedna oczywiście, tak? Więc jest tutaj po prostu pewna wielość i co więcej, zobaczmy, że jakby wszystkie takie kategorie logiczne, wszystkie kategorie, które tutaj notabene Plotyn oczywiście zaczerpnął od Platona, a więc to, że coś jest tożsame i różne, bo to są kategorie, które są właśnie takie od Platona wzięte. Jest ruch i spoczynek, tożsamość i różność. To są wszystko rzeczy, które też znajdują się w owym umyśle, tak? A więc mamy tutaj do czynienia jakby z całym właściwie światem. Jest więc nous jednym i wielością zarazem, jednym jako całość niepodzielna, bo choć zawierająca w sobie wszelkie rozmiary w postaci bytów umysłowych, to jednak sama niepodlegająca wielkości. Wielością zaś jako całość składająca się z części, których nie można oddzielić ani od niej, ani od siebie, ale które można między sobą rozróżnić. Po zwartej jedności tożsamości jedni umysł jest bytem nie tak jak ona, nie w znaczeniu bytu tożsamego w sobie, niby jakiś prosty, bezszczegółowy. Jest raczej bytem, jak to Plotyn określi, na podobieństwo ciała, w którym można wyróżnić jego substancjalny byt i rozmiar i jakość. Czyli tutaj widzimy, że jest znowu jakby sięgnięcie do owej metafory ciała właśnie, tak? Także trochę jak w takim organizmie. Tak to mniej więcej wygląda, więc zobaczmy, że emanacja jest dość złożona, bo z jednej strony jest to działanie tej wyższej zasady, która z siebie, tej hipostazy wyższej, która z siebie jakoś wyłania tą niższą, ale ta niższa musi zwracać się do wyższej i będziemy mieli do czynienia z tym samym na poziomie tym kolejnym, czyli na poziomie duszy, czyli tutaj podobnie umysł jakby kontemplując, czyli działając jakby w sobie również, najpierw w sobie jakoś działa i działa też cały czas oczywiście kontemplując to jedno, ale działa też na zewnątrz, także z siebie wyłania kolejną hipostazę, duszę. Ta dusza już jest jeszcze niższym rodzajem jedności, bo jest jednością i wielością. To jest jedność i wielość, a nie jedność i wielość, tylko jedność i wielość. Więc w niej już jest ta wielość jakby jeszcze pomnożona, powiększona, ale również owa dusza, o czym będziemy mówili już wkrótce, owa dusza również zwraca się do umysłu, zajmując się nim, myśląc o nim, a jednocześnie jakby poprzez niego też pośrednio też jeszcze zwraca się do jedna. Czyli cały czas znowu widzimy, że jest ta zasada wszystko we wszystkim i nie tylko mamy do czynienia z tą zasadą w tym poziomie wertykalnym w ramach tylko jednego ogniwa tego łańcucha, ale mamy do czynienia też i z
z, no właśnie odnosi się nie tylko do tego ogniwa, tylko do tego najbardziej tego najwyższego, najpierwszego, tak? Czyli również i dusza, skoro jest właśnie sobą, to ostatecznie odnosi się do jedności, do jedna, do tego, co jest na samym szczycie. I trochę podobnie można zrozumieć, potem okaże się, że właśnie też i na tym polega ludzkie życie, że w człowieku, człowiek oczywiście będzie dużo, dużo niżej niż świat umysłowy i też jeszcze dużo niżej niż tylko sam ten poziom duchowy, bo będzie miał w sobie też element materialny, ale chodzi właśnie o to, że cały czas mamy do czynienia z tą zasadą wszystko we wszystkim, bo nawet w tym najniższym poziomie, na poziomie właśnie takiego człowieka, istoty, która w sobie też posiada element materialny, który jest oczywiście najmniej doskonały, już jest tak mało doskonały, że w żaden sposób nie może nic z siebie wyłonić wskutek emanacji, już osiągnęło jakby ten poziom najniższy, ale dzięki temu, że ciągle ma ten kontakt z jednością, z tym jednym, człowiek może właśnie do tej jedności wrócić. Może wrócić jakby na sam szczyt poprzez kontemplację, poprzez myślenie, bo tak naprawdę to jedno jakoś jest obecne. Tak? To jest taka myśl bardzo potem mocno rozpowszechniona oczywiście w mistycyzmie, w mistyce. Tak? Tylko cały czas tutaj mówimy oczywiście o tym, że jest to taka trochę mistyka naturalna, bo to jest właśnie coś, co Plotyn krytykował chrześcijan, bo chrześcijanie mówili, że owszem, możemy się zjednoczyć z Bogiem, ale tylko dzięki Jego łasce. Tylko wtedy, kiedy On daje nam ku temu sposobność, daje nam moc do tego. My sami z siebie tego zrobić nie możemy, a według Plotyna oczywiście jak najbardziej możemy. Możemy sami sobie nadać ten najdoskonalszy jakby sposób istnienia, takie zbawienie, tak? Właśnie poprzez myślenie o tym, co kontemplację, taką właśnie, no kontemplację, to nie jest myślenie dyskursywne, ale przez kontemplację tego, co jest na szczycie, tak? Więc świat intelektualny jest, jeszcze wróćmy do tego może, bo tutaj jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest pewne też odejście od Platona w tym sensie, że u Platona było tak, że idea była jedna dla danego gatunku, na przykład tam jedna idea królika dla wszystkich istniejących królików kiedykolwiek. Natomiast tutaj u Plotyna, ponieważ jest inne, to bierze się z innego podejścia do materii, gdzie materia już jest właśnie całkowitym tylko brakiem. Nie może nawet tego, co w świecie Arystotelesa robiła, bo materia tam pomnażała. Była jedna forma gatunkowa, właśnie też jakby taka jedna idea królika, tylko że już wtłoczona jakby w materię. Ale za to ta materia mogła jednostkowić, powodowała, że po prostu istnieje na świecie dużo różnych królików i wszystkie są oczywiście królikiem, wszystkie są egzemplarzami tego samego gatunku. Natomiast tutaj u Plotyna tak być nie może. Materia nie jest oczywiście zła, ale jest tak niedoskonała, że nie może jednostkowić, nie może czegoś tak, powiedzmy, pozytywnego robić. Dlatego właściwie już na poziomie właśnie owych idei znajdują się wszystkie jakby warianty, wszystkie warianty tych istniejących królików, tak, które różnią się przecież kształtem, różnią się rozmiarem, kolorem. Dlatego tutaj zostało to tak powiedziane, że ten świat umysłu jest po prostu światem, gdzie te wszystkie rzeczy się znajdują, gdzie znajdują się te wszystkie, właśnie byśmy powiedzieli językiem Arystotelesa, przypadłości. Te wszystkie one są jednak już określone na poziomie świata intelektualnego, a więc mają tak naprawdę tam swoją siedzibę. Tak? Ten świat intelektualny jest tym prawdziwym światem, świat umysłu. On w sobie już wszelką specyfikację zawiera tak naprawdę. Ale to oczywiście powoduje, że w takim razie też będą jakby, będą idee poszczególnych, właśnie muszą być jakby idee prawie, że do pewnego stopnia idee konkretów. To nie jest tak do końca dobrze tutaj zdefiniowane, bo co to znaczy konkret w przypadku człowieka na przykład? Problem polega na tym, że Plotyn przyjmował metempsychozę. To jest też typowe przecież dla Platona, dla myśli pitagorejskiej, dla w ogóle orficyzmu. To znaczy przyjmował to, że dusza po śmierci wchodzi w inne ciało. W myśli zresztą pitagorejskiej i Platona, nawet Platona zresztą też w dużej mierze, to jest w kilku miejscach napisane w jego dialogach, że może to być również ciało zwierzęcia, to nie musi być nawet ciało ludzkie. Więc może się dusza ludzka, dusza Sokratesa, może się, akurat on miał dobrą duszę, to się tam w ciele zwierzęcym nie odrodzi, ale ktoś tam był niedobry, to się i w zwierzęcym ciele może odrodzić, prawda? Bo
bo to jest raczej przeznaczone dla tych gorszych. Natomiast, no właśnie, skoro tak jest właśnie, że dusza na przykład Sokratesa stanie się kimś innym, tak, no to to wszystko jakby się komplikuje tutaj jakby wobec tego jakby indywiduum, czym jest w takim razie, czym jest człowiek, tak można powiedzieć. To jest wszystko bardzo trudne do opisania oczywiście, w jaki sposób ma się to dziać. Tutaj jest jakiś fragment z Eneat, który do tego właśnie nawiązuje. Czy także poszczególny przedmiot ma swoją ideę? Zapewne, jeżeli ja i w ogóle każdy człowiek sprowadza się do tego, co umysłowe, to i początek każdego jest tam. Czyli właśnie wszystkie konkrety mają swoje idee. Tam jakby co do konkretu wszystko istnieje. Albo raczej, jeżeli zawsze jest Sokrates oraz dusza Sokratesa, to, to sobie Sokrates, tak sobie, znaczy sobie myślnik Sokrates, ponieważ dusza jest jednostkowa, będzie także tam, w tym znaczeniu, jak to się mówi, tam. Jeżeli natomiast ta dusza nie jest zawsze duszą Sokratesa, lecz uprzedni Sokrates staje się kiedy indziej inną duszą, jak na przykład Pitagoras lub ktoś inny, to ten poszczególny ktoś nie jest już także tam. Czyli widać, że jednak jest tutaj ta tożsamość osobowa jakoś zaburzona właśnie ze względu na to, że u ludzi mamy do czynienia z metempsychozą i jest tutaj pewnego rodzaju trudność. No i ponadto jeszcze kwestia czasu, w jaki sposób to wszystko się dzieje, bo jednak Platona idee są oczywiście niezmienne, są właściwie wieczne. I tutaj w dużej mierze też no, umysł jest oczywiście wieczny, bo musimy też o tym pamiętać, że ten schemat emanacyjny wcale nie oznacza, że jakby to się kiedyś w czasie dzieje, że jest jakiś moment czasowy, którym następuje jakby początek tego wyłaniania się hipostazy niższej z hipostazy wyższej. Nie, to jest po prostu coś jakby pozaczasowego, co znowu no, bardzo różni się od stworzenia, bo wiemy dobrze z Pisma Świętego, z objawienia, z chrześcijańskiego, katolickiego, z nauki Kościoła katolickiego, że stworzenie miało miejsce w czasie. Tak? Teoretycznie jest możliwe, święty Tomasz taki wariant od strony filozoficznej dopuszczał, tylko od strony jakby teologicznej nie dopuszczał, bo jest to niezgodne z objawieniem. Ale teoretycznie byłoby możliwe, żeby świat był stworzony, a jednocześnie stworzony nie w czasie, tylko jakby w wieczności, od zawsze jakby stworzony. Tak? To jest też możliwe. Natomiast tutaj do czynienia mamy w przypadku emanacji, no właśnie to jest wyraźnie napisane, że to jest po prostu od zawsze, bo umysł jest od zawsze, więc to nie jest tak, że w pewnym momencie zaczął być emanowany, tylko zawsze jest ten schemat emanacyjny prawdziwy. Zawsze to się dzieje jakby cały czas tak samo. A więc tutaj jakby to jest rzeczywiście poza czasem. I to też jakby zauważmy, że znowu no, możemy odnieść to do chrześcijaństwa w jakiejś mierze, to znaczy no właśnie do tego pochodzenia osób, bo pochodzenia osób w Trójcy Przenajświętszej, w obrębie Trójcy Przenajświętszej odbywa się właśnie poza czasem, poza przyczynowością, poza czasem, prawda? Nie ma takiego, nie było takiego momentu, w którym ojciec urodził syna. Nie można powiedzieć, że syn jest jakoś młodszy od ojca. To zawsze, to, kiedy uczyłem jeszcze katechezy, to zadawałem takie w szóstej klasie podstawówki pytania, takie podchwytliwe właśnie, która z osób Trójcy Przenajświętszej jest najstarsza. I nawet ciekawe, że te osoby się nie dawały tak łatwo nabrać. Wiedziały, że to jest taka podpucha, że to... Także, no bo jeżeli się tego nie wie, no to się oczywiście wpada w jakąś formę arianizmu, prawda? Czy macedonianizmu, czyli subordynacjonizmu, jedną z tych najgorszych herezji. To też im zresztą mówiłem, ale to nie wiem, czy rozumieli, ale pewnie robiło jakieś wrażenie, że to mogą być heretykami, więc nawet nie próbowali twierdzić, że jedna z osób jest młodsza. Więc widzimy, że jakby pewne pomysły są tutaj jakoś, powiedzmy, ciekawe i adekwatne, natomiast no widzimy, że to wszystko jest bardzo też spekulatywne, no bo w jaki sposób to jakby sprawdzić, w jaki sposób to jakoś, powiedzmy, no właśnie, normalnie tak jest w każdej, powiedzmy, dziedzinie naukowej, że się te cząstkowe wyniki próbuje w jakiś sposób weryfikować. Jak to weryfikować? Tym bardziej, że potem narastają, bo potem te kolejne jakby hipotezy bazują na tych wcześniejszych. Kolejne jakby wnioski niosą w sobie już konsekwencje tych wcześniejszych. I to oczywiście powoduje, że bardzo różne mogą być warianty tego, tej emanacji, prawda? Może bardzo dużo jakichś takich podpoziomów tutaj można powprowadzać. I tak zresztą to wyglądało. Kolejne warianty tej myśli neoplatońskiej różniły się od siebie, chociażby liczbą tych jakby stadiów, tak, tych poziomów, no i różnymi tam jeszcze innymi rzeczami. To można ostatecznie jakby to doprowadziło, tak jak mówiłem później,
w ostatnim spotkaniu, nie wiem, czy to było nagrane, doprowadziło do tego, że właściwie całą mitologię, można było pogańską, wszystkie jakby hierarchie bytów, różnych bogów, bożków, można było włożyć w te schematy emanacyjne, no bo to jest coś tak ogólnego, tak spekulatywnego, że właściwie ktoś ma taką bogatą wyobraźnię i taki twórczy jest po prostu, no to w sobie może to łatwo tutaj jakoś to wszystko tak zmieścić w tym schemacie. Więc jest to oczywiście coś takiego, co powoduje, że jakby z jednego takiego plotyńskiego modelu nagle może się tworzyć bardzo wiele. I tak faktycznie się też oczywiście stało. Bo kilka szkół, gdzie kilka ośrodków, gdzie myśl neoplatońska się rozwijała i w każdym z tych ośrodków jeszcze wiele różnych takich, powiedzmy, podwariantów, tak? Bo to jakby jest oczywiste, że nie skończy się na jednym. Każdy chce być twórcą czegoś nowego. I to jakby w przypadku tomizmu jest zupełnie inaczej, no bo nie da się tam za bardzo, można pewne akcenty różnie rozkładać, można pewne myśli Tomasza różnie akcentować, więc wśród tomistów też są oczywiście na różnych poziomach jakieś różnice, ale jednak różnica jest pomiędzy tomizmem a neoplatonizmem właśnie zasadnicza, bo tam nie tylko jakieś pryncypia są jakoś ustalone, ale bardzo wiele rzeczy jakby wynika z innych, a tutaj widzimy, że są pewne ogólne rzeczy i inne, które są jakoś dowolne i można po prostu tych różnych takich systemów neoplatońskich wymyślać, ile się chce, tak? Więc to może na dzisiaj to skończymy na tym umyśle, następnym razem zajmiemy się pochodzeniem duszy, bo to jest jakby kolejny poziom emanacji, będą się tutaj pewne rzeczy pokrywały, ale jest tutaj skomplikowana kwestia, bo właśnie ta wielość rośnie, coraz większa jest, ta wielość oczywiście wprowadza pewną komplikację i dlatego to my zostawimy na kolejny odcinek, a teraz poproszę o pytania. Mam pytanie. Tak. Jaki język pisał Plotyn? To jest greka starożytna, tak. Bo słowo emanacja chodzi. To jest łacińskie, tak. Czy jest jakiś grecki odpowiednik? Jest słowo łacińskie. Reo nazywa się to słowo. Greckie. Tak, greckie. I ono zasadniczo jest wszystko opisane. Mogę to nawet już tego nie czytałem, bo myślałem, że nikt nie będzie tak wnikał o takie sprawy. Natomiast to oczywiście tutaj jest dokładnie opisane, jakie jest to. Ale znaczenie tego słowa jest takie jak tego. Tak, tutaj pod tym względem to się nie różni. Tutaj teraz pewnie tego nie znajdę, ale nie różni się tak zasadniczo. To znaczy tam jakiś, jeżeli tutaj interesuje Pana właśnie, jak to dokładnie wygląda, to może się teraz jeszcze mogę to wyszukać. Natomiast właśnie akurat musiałem przełożyć tu kartkę, bo teraz nie mogę znaleźć. Ale to tutaj było. No, także. Tak, można jeszcze jakieś pytania, jeżeli. Może to zaraz. No tutaj jest już emanacji, to się powinno się to znaleźć, ale to tak. Myślę, jak trzeba znaleźć, to nie ma. Jest przykład. Nie, już. Już pan zrezygnował z tego. Dobrze, spokojnie, to ja tam mogę następnym razem po prostu przenieść, dobrze? Bo to znajdę, bo to mi teraz gdzieś zaginęło. Ale to zasadniczo to samo, tak to przynajmniej z tego, co pamiętam. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo są trzy takie hipostazy, tak. Takie poziomy. Umysł i potem jest ta materia. Dusza. Dusza, która nie jest tak samo jak umysł jest jednocześnie złożony z wielu umysłów, to ta dusza jednocześnie też składa się tam z różnych dusz tak naprawdę. I wszystkie dusze, które istnieją, to się w tej duszy jakby mieszczą. Aha. Także to nie jest. A potem jest ta materia. Potem już jest to, co jest tak. To jest brakiem samym właściwie, tak, czy ta materia.
No i na tym właściwie już i kończę się na niej, bo materia jeszcze wynika jakby z tego, z, tak z, jakoś jest tam manowana z duszy, natomiast już materia jest na tyle niedoskonała, że nie może z siebie niczego jakby wyłonić i dlatego też, no, też nie jest nazywana hipostazą. Hipostazy są tylko te trzy, czyli jedno, umysł i dusza. I to zasadniczo już możemy zobaczyć właśnie nawet takiej myśli platońskiej, to znaczy, bo tam też przecież jest jedno dobro, jeżeli sięgamy do tych nauk niepisanych. Potem mamy świat idei i potem i też poniżej idei, ale powyżej jeszcze tych rzeczy zmysłowo poznawalnych jest właśnie świat bytów matematycznych, świat dusz. Tutaj też zresztą u Plotyna, już pomijam takie wątki poboczne, bo tu tak samo jak w myśli pitagorejskiej, neopitagorejskiej i u samego Platona, tego późnego też, znaczenie liczby jest bardzo duże i liczba jest też właśnie trochę spokrewniona z duszą i tutaj też no, to tak trochę to wygląda, ale już to pomijałem, bo to jakby wtedy się komplikuje bardzo, tak? A chodzi o sam pokazanie samych pryncypiów. Więc są jakby te właśnie te trzy hipostaże i potem z duszy, jak się okaże, pochodzi materia, ale potem już to wszystko jakby zanika, tak? I w pewnym sensie jakby zanika, znaczy już się nic z tym nie dzieje, ale z drugiej strony ta materia, dusza, umysł, one jakoś wracają przecież cały czas. Tutaj podkreślałem, że jest ważny ten moment, i kontemplacji, ta, jak zawsze ta hipostaza jakiegoś tam na jakimś poziomie jakoś odnosi się do tego wyższego, prawda, poziomu i ostatecznie odnosi się do tego najwyższego. I to jest bardzo typowy, to jest tak zwany schemat exitus reditus, czyli taki wyjście jakby z absolutu, wyjście od Boga i powrót do Niego. To jest coś bardzo popularnego, to nawet w książce księdza Karola Sztylina o Matce Najświętszej, to na samym początku tej książki Kim jesteś o niepokalana, to ona się właśnie zaczyna w taki neoplatoński sposób, bo tam jest, że Bóg jest wszystkim i potem wszystko do Boga wraca. Tak? Jest, że jest właśnie wyjście jakby od Boga i powrót do Boga. I chodzi o to, żeby jakoś wrócić do Boga. Także te neoplatońskie takie wątki, też niektórzy twierdzili, że dość popularnym to jest akurat, to znaczy dość popularne jest to stwierdzenie, że w ogóle cały schemat sumy teologicznej jest jakoś wpisany w taki schemat neoplatoński, tego exitus reditus, bo tak zaczyna się od Boga właściwie, tak? No tam od koncepcji w teologii właściwie, tak? Ale od Boga i potem jakby no, idzie jakby w dół, tak? Bo tam zajmuje się człowiekiem też, prawda? Ale potem przez cnotę i tak dalej jakby wraca do, potem Chrystus, sakramenty, czyli jakby wraca potem z powrotem do Boga. Tak? Także kończy się rzeczami ostatecznymi, kończy się niebem, jakby powrotem do Boga, prawda? Kończy się tym, co jest jakby już też w Bogu i w ten sposób też mamy jakiś taki, jakieś tam powiedzmy nawiązanie, ale też niektórzy twierdzą, że to trochę takie przypadkowe, albo że to nie jest tak bardzo ścisłe, że chodzi o coś innego, że można jakby inny schemat też w tym znaleźć, ale może być tak, że kilka schematów Tomasz akurat w swoim geniuszu jakoś tam wpisał, tak? W każdym razie to jest akurat też rzecz, która w jakiejś mierze no jest katolicka, tak? No, że właśnie wszystko od Boga się wywodzi i to wszystko w jakiś sposób do Boga wraca, w jakiejś mierze, mniej czy bardziej doskonałej, bo istoty rozumne w sposób doskonały mogą Boga osiągnąć przez życie w niebie, a istoty bezrozumne po prostu realizują jakby swoją naturę. One nie mogą w sposób, no kamień nie może w sposób doskonalszy Boga osiągnąć, jak tylko robiąc to, co po prostu w naturze ma, czyli będąc tym, czym jest i dążąc do jakiejś tam, do jakiejś równowagi sił fizycznych, takich powiedzmy, tak? No po prostu to jest też takie w jakiejś mierze właśnie neoplatońskie i to u świętego Tomasza jest bardzo mocne, to znaczy to często można spotkać, tak? Że właśnie jakoś wszystko potem do Boga jakoś wraca, bo to są rzeczy, które są jakoś prawdziwe, tak? Tylko, że właśnie to, co jest tutaj niepokojące, to, że nie ma takiego ścisłego rozróżniania między tymi rzeczami. To wszystko jest trochę takie płynne. Tak, to jest trochę niepokojące. Takie, no ale to musi być, tak, jeżeli metodą poznawania świata jest jakaś intuicja, no to musi być takie trochę nieprecyzyjne. Skoro dusze rodzą materię, to czyli kamienie też mają duszę, na przykład kamienie, tam w ogóle jakaś materia nieożywiona, w tym sensie. Musiałbym tak się w to wgłębić, żeby dobrze to zrozumieć, ale na pewno jest tutaj taka tendencja ogólnie monistyczna, bo wszystko jest jakoś we wszystkim, prawda? Więc zasadniczo to jest jakoś to wszystko połączone, powiązane, tak? Natomiast na ile materia jako taka, w sensie takie rzeczy materialne mają duszę, musiałbym to zobaczyć, tak? Bo to nie pamiętam już tak szczegółów, bo to jest wszystko tak pokomplikowane, że trzeba właśnie uważać zawsze na kontekst, w jakim jakieś wyrażenie jest zapisane, tak? Pewnie dlatego, że są jakieś tam wierzenia, nazwijmy to jakieś hinduskie czy
też. No tak. I chciałam właśnie zobaczyć, czy nie wiem, zasadniczo to sam początek filozofii greckiej, to do tego się też bardzo mocno skłania, żeby tak nie odróżniano między rzeczami. Tak w sumie rzeczy jakby wszystkie były w jakiejś mierze żywe. To jest takie bardzo typowe. Tak? Natomiast tutaj to musiałbym zobaczyć następnym razem, bo to powiem przy okazji emanowania z hipostazy umysłu, na ile to tak można powiedzieć. Także no w ogóle jakby tutaj widać, można powiedzieć, wszystkie te pomysły, które wcześniej były w filozofii greckiej, to w jakiejś mierze jakoś wracają w swojego się obecne. To jest rzeczywiście jakaś synteza myśli, tylko że no właśnie jakby z drugiej strony charakter filozofii greckiej jest tu trochę taki mocno zmieniony, to żeśmy o tym już mówili, tak? Że zaczyna się od Boga, a nie od tego, co nas otacza, że właściwie myśl jest bardziej jakby religijna, ma charakter zbawczy, bardzo odchodzi od tego, czym filozofia grecka na początku była. Ale z drugiej strony mówiliśmy też, że to są wątki, które są obecne w orfizmie, w pitagoryzmie. Mówiliśmy też o tym, że Pitagoras, Platon i Plotyn to jest trzech takich ludzi, którzy się jakby wpisują w ten ciąg taki, tak? Że to jakby tamte wątki są tutaj rozwinięte tylko, ale cały czas obecne. I nawet właśnie można te trzy takie etapy, bo tam z tego u orfików, tam z tego fanes, do tego źródła, ten fanes czy eros, tak, to takie dwupłciowe jakieś bóstwo, z którego się potem poszczególne te postaci jakby świata, tak, tych trzech takich było, jakby kończyło się na potem Zeus i potem Zagreus, tak, wcześniej jeszcze Kronos. I tam jeszcze tam ktoś tam. I te trzy takie etapy jakby związane są z tymi hipostazami. To jest jeszcze ciekawa rzecz, że jakby jest takie to sam Plotyn w Enanach. To też, tylko to też jakby zostawiłem na kolejny odcinek, ale bo też mi gdzieś to zginęło tam, ale jest rzeczywiście jakiś taki głęboki związek, sam Plotyn po prostu uważał, że no właśnie znowu, jeżeli się przez intuicję poznaje świat, no to myśl jakaś bardzo stara, też jest z jego perspektywy już bardzo stara, może być bardzo głęboka i bardzo prawdziwa, tak? Że to, oni też tam ci starożytni mogli do tych wniosków dojść takich. Tak on w ogóle po prostu uważał siebie za interpretatora myśli Platona tak naprawdę, za kogoś, kto tylko właściwie Platona jakoś rozwija. I zobaczmy, że chodzi tutaj po prostu o to, żeby się zjednoczyć z absolutem, żeby nasza dusza zjednoczyła się z Bogiem. Tak? Że to nie chodzi o zrozumienie rzeczywistości, jak ona działa. No bo to są wszystko takie rozważania, które no cóż nam to jakby w sumie da, że wiemy, że tam wszystko jest we wszystkim w jakiś tam ogólny sposób, ale w jaki, tak? No bo to jeszcze nie wiemy, w jaki sposób jedno w drugim siedzi i jak można wykorzystać jedno, żeby drugie zadziałało. Także jedny manipuluje, jak drugie będzie działać. A czy w ogóle to rzeczywiście tak będzie, czy nie będzie, prawda? To wszystko, no bo w takim, w jakimś mierze potem trochę tak, ale to będą te teurgiczne, takie magiczne rzeczy, tak? Ale to już takie, no, w tym wymiarze takim raczej wertykalnym, że my tutaj czymś manipulujemy, a też i te boskie moce jakoś też się tak w jakiś sposób tam zmieniają. Także to mniej więcej o to chodzi. Jeszcze mogę, to jest takim podsumowaniem tego, takim dość dobrym. To jest właśnie to, co też na początku można było przeczytać, ale też i na końcu. W rzeczywistości w systemie plotyńskim jest przedstawiona najśmielsza próba metafizyczna z epoki starożytności, która wstrząsa wszystkimi tradycyjnymi schematami i je rozbija. Hipostazy i sam świat są tylko i wyłącznie różnymi stopniami tego, co boskie. Tak? Na każdym stopniu, w każdym momencie jest w pewnym sensie wszystko. No bo jeżeli tak jest, jeżeli ostatecznie właśnie ta zasada wszystko we wszystkim obowiązuje, no to się pojawia problem monizmu. Pojawia się problem tego, że ostatecznie mam do czynienia jakby z jednym bytem, który tylko jest posiadany w sposób coraz mniej doskonały. Także ta jedność staje się coraz mniej doskonała. Oczywiście znowu to tak powie tomista, że tutaj mamy do czynienia z monizmem, że jest byt, który potem się neoplatonik powie, że jedno nie jest w ogóle bytem. No ale z drugiej strony jest się jakby jest jakimś trochę nadbytem, tak? Więc w jakiejś mierze to jednak tak można powiedzieć. No poza tym jeszcze jest kwestia tutaj interpretacji właśnie
jakby takich subtelności związanych po prostu z tym, bo ten właściwie system nie tyle jakby byt uważa za te najbardziej podstawowe, tylko jedno, bo przecież ostatecznie to jedność jest jakby tak, jakby jest to właśnie wytłumaczenie, w jaki sposób wielość wynika z jedności. I jakby to, co wcześniej już było i Platona też, także jedno i wielość jakoś, to była taka oś, która miała wyjaśniać rzeczywistość, ale tutaj ta wielość się z jedności wywodzi i ostatecznie też chodzi o to, żeby z tej wielości wrócić do jedności. Co zresztą też pamiętamy u orfików, tak? W praktyce dokładnie ta sama myśl. Więc jakby, gdyby się to z perspektywy takiej filozoficznej oceniać, to jest taki monizm, ale taki, który przede wszystkim akcentuje właśnie jedno, nie tyle byt, co jedno, prawda? To jest jakby tutaj najważniejsze. Jest tutaj też trochę takich dobrych, znaczy sam neoplatonizm przez to, że on jakby tutaj wyróżniał pomiędzy jakby bytem i posiadaniem tego bytu, no bo jakby byt w sumie jest cały czas ten sam, tylko on jest posiadany w sposób na poszczególnych tych poziomach, na tych poszczególnych hipostazach, czy przez te poszczególne hipostazy posiadany jakby mniej doskonale, ale jakby w sumie to samo, tylko posiadane mniej doskonale, to trochę to pisze to ojciec Krąpiec, że trochę to nie znaczy, że to Tomasz jakby bezpośrednio wykorzystał, bo to zupełnie co innego, ale że w jakiejś mierze to trochę naprowadza na to, żeby, tak jak to jest u świętego Tomasza, żeby odróżniać istotę i istnienie, czyli to, co stanie się takim nowym elementem w porównaniu z Arystotelesem, czy będziemy mówili w przyszłości, to w jakiejś mierze tutaj jakby jest, tylko jest jakby zupełnie odwrotnie, bo u świętego Tomasza jest tak, że stworzenia są podobne do Stwórcy, właśnie raczej na poziomie aktu istnienia, a pod względem istoty są różne, a z kolei tutaj w myśli neoplatońskiej jest tak, że byt jest ten sam, a jakby ten sposób posiadania, jakoś tak można powiedzieć, jest jakby takie, jakby istnienie jest jakby różne, coraz słabsze, czyli i nie ma tutaj bezpośrednio takiego genetycznego związku, ale jednak Krąpiec dostrzega, że jest jakaś taka inspiracja tutaj mogła być, tak? Znaczy bezpośrednio była gdzie indziej, ale tutaj ewentualnie mogła się znaleźć. Tak w filozofii często jest, że takie niebezpośrednie związki są trudne do ukazania, ale właściwie jakoś tam mogą być, czy są, no powiedzmy. Tak? A czegoś święty Augustyn też będzie ksiądz mówił? Będziemy mówili, tylko że święty Augustyn, no, mam dość dobre książki o świętym Augustynie, tylko tyle, że on osobiście jest dla mnie zawsze takim dużym problemem, święty Augustyn, z racji takiej bardzo osobistej, bo ciężko czytać jego dzieła po prostu, tak? Dlaczego? No bo one są takie skrajnie nienaukowe, to znaczy, bo one są zapisem osobistych jakby doświadczeń, tak? Co on przeżył, co jest takie skrajnie nienaukowe, bo wyobraźmy sobie naukowca, który tak pisze, że ja przeżyłem to czy tamto, szedłem ulicą, nagle tam kamień mi spadł głowy, no i zacząłem badać meteoryty, prawda? I stałem się tam badaczem meteorytów i jednocześnie opisuję swoją historię, jak to dostał głowę meteorytem, opisuję skład chemiczny meteorytu. To jest takie pomieszanie z poplątaniem, prawda? Więc jest to takie dość karkołomne, żeby czytać książki Augustyna. To jest straszne takie w ogóle. Natomiast tak, to jest straszne. Natomiast jest tam dużo takich bardzo głębokich myśli, tylko no właśnie takich, które mogą no jakoś raczej skłaniać do kontemplacji, bo jest to wszystko takie od strony filozoficznej raczej nie jest nowatorskie. Jest nowatorskie od strony, czy głębokie od strony teologicznej. Był wielkim teologiem, jednym z trzech tych największych, poza świętym Pawłem i Tomaszem z Akwinu. Natomiast sam Augustyn to jest jednak tak od strony osobowości, to człowiek, który mi nigdy nie leżał zupełnie. Ja się zawsze nudziłem po dwóch zdaniach dosłownie, już usypiałem. Nie mogłem tego przeczytać w ogóle. Tak jakbym zupełnie jakoś nie leży jako człowiek, więc ja muszę tak to jakoś badać, nie wiem, jak to czytać. Znaczy jego czytać w ogóle nie mogę, ale jak czytać jakieś książki, które też będą cytaty zawierały z Augustyna, jak to zrobić. Nawet Jasona próbowałem czytać, ale on też jakoś za bardzo cytuje i ja nie wiem, jak to nie, jakieś takie opracowania bardzo takie suche trzeba czytać, wtedy to się da. Naprawdę Augustyna nie trafię, tego nie, osobowości tego człowieka nie mogę strawić po prostu. Naprawdę jest to tak, jak flaki z olejem dosłownie, tak po dwóch zdaniach po prostu usypiam, nie mogę tego czytać. To już jest takie bardziej, takie powiedzmy, tylko że to jest takie bardzo, bardzo neoplatońskie, ale to już jest takie no, powiedzmy, tak, takie zdecydowanie bardziej, powiedzmy, osobowość już taka bardziej.
Także, no ale Augustyn jest jednak ważniejszy dużo, tak? Także jak to zrobimy tego Augustyna, to nie wiem, to będzie nie takie łatwe po prostu, że... No tak, to będzie po prostu, nie no, to z jakiegoś opracowania, ale tam takich czysto filozoficznych rzeczy to tak bardzo właśnie dużo nie ma. Tak, gdybyśmy teologię, gdybyśmy na przykład naukę o łasce na przykład tak mówili, no to wtedy rzeczywiście Augustyn byłby taki bardzo ważnym elementem, nie moglibyśmy jego pominąć w żaden sposób. Natomiast jeśli chodzi o filozofię, to nie jest aż takie znowu znaczące, więc tutaj można jakoś tam, to powiedzmy, tak, jakoś tam się przemęczyć akurat. Tak. Tak, zasadniczo tak, bo jednak on jest bardzo często cytowany przez Tomasza. Dużo takich, powiedzmy, no nie wiem, na przykład nauk, hierarchia aniołów na przykład u świętego Tomasza, albo na przykład tam, gdzie Tomasz mówi o tych okresach życia wewnętrznego, bo to właściwie już w sumie teologicznej są te okresy życia wewnętrznego, to też się do Dionizego odnosi. Chociaż też Tomasz i trochę w inny sposób to potrafi tłumaczyć na różne sposoby, ale tam jest dużo takich rzeczy, które Tomasz no, przyjmuje. Tak. Jest dużo właśnie tej myśli takiej właśnie neoplatońskiej, to niewątpliwie. Natomiast to, co jest takie bardzo neoplatońskie u Augustyna, ten woluntaryzm, to, że wola jest wyżej niż intelekt, prawda? Bo tutaj cały czas to widać, że jakby jedno dobro, ale już nie jest umysłem. Dobro jest jakoś wyżej niż umysł. To tego oczywiście u Tomasza nie będzie, to Tomasz będzie z tym walczył. Tomasz tak naprawdę walczy z różnymi takimi rzeczami, które w jakiejś mierze wiążą się z neoplatonizmem tak naprawdę. Także jakby te właśnie w czasach świętego Tomasza to właśnie augustyniści byli takim największym, właściwie, czy jednym z takich największych wrogów, powiedzmy tak, myśli tej tomistycznej. Tak? Także to jak najbardziej. Także Tomasz musiał w jakiejś mierze to, ale nie jako, nie chodzi tutaj o Augustyna jako teologa, tylko właśnie jako filozofa, powiedzmy tak. Tylko że on właśnie w ogóle, no, to jest raczej Augustyn po prostu te wątki Platona, neoplatońskie wątki, tak, on jakby na nich bazował, no na tym bazował. Nie był po prostu filozofem tak naprawdę, bardziej powiedziałbym teologiem wykorzystującym filozofię, którą ktoś już wcześniej opracował. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosi.